Ismail Tebojew i trener Łukasz Landowski po wygranej nad Kirillasem Psionką na gali w Legionowie. Ismail, 4 rundy przeboksowałeś, potem rywal się poddał. Wiesz, czemu się poddał? Nie wiem, po czemu poddał, nie wiem, na co by dali za właśnie. Zadowolony jesteś ze swojego występu? Tak, oczywiście. Nie podpalałeś się, tak czekałeś na okazję, chyba słuchałeś tego, co mówi narożnik? Dzisiaj trenuję słowa cały czas, po to dobrze łajka miał. A jak ocenisz swój występ z zeszłego tygodnia w ogóle? Średnio, było średnio łajka tylko. Mogło być lepiej? Jak ja słuchał, bo trenuję, mógłby. Ja po prostu nie słuchał trenuję, po to nie było lepsze, wiesz? Średnio łajka było. Jakbyś porównał walkę z Biskupskim z niedzieli i walkę z dzisiaj. Dzisiaj już jesteś bardziej zadowolony z tego, co pokazałeś? Oczywiście tak. Dzisiaj lepiej ja właśnie słuchał trenera. Po to, jak słuchał trenera, wszystko dobrze policzył. Wszystko, obrona, serię, 2-3 ciosy, na dół, na górę, wszystko zrobił dzisiaj. Z dołu. Oficjalnie wiemy, że Litwin poddał się z powodu kontuzji lewego nadgarstka. To mogło być spowodowane tym, że sporo przyjął prawych sierpowych na gardę? No, wydaje mi się, że nie wiem, czy to był nadgarstek, ale wydaje mi się, że te akurat doły, które, prawda, te ciosy, które na dół wyprowadzał Ismail, na wątrobę, tam przedzielone tutaj lewą, prawą stronę, no to jednak miały ogromny wpływ na przebieg tej walki i chyba zmęczyły bardzo przeciwnika i to chyba było moim zdaniem przyczyną poddania się. Przeciwnik w ogóle był z kategorii półciężkiej, także no, nastawialiśmy się tutaj na pełen dystans. Tymczasem no, Ismail skończył go, czego nie udało się skończyć na przykład Pawłowi Błaszewskiemu i Darkowi Sękowi. No Ismail przede wszystkim tak, odpoczął ten tydzień, przemyślał, uspokoił się. Nie podszedł do tej walki tak emocjonalnie, jak to było, miało miejsce w, prawda, w Łomiankach, tylko naprawdę spokojnie walczył, słuchał się i, no, i dzięki temu no, udało się, prawda, zrobić to, co zrobił. Wygrał przed czasem. Przede wszystkim założenie na Łomianki było takie, miał wyprowadzać dużo więcej ciosów z dołu i na dół, czego nie robił, a tutaj, prawda, w tej walce to właśnie to realizował. Po akcjach zawsze wracały mu ręce, prawda, do wysoko do brody. Szczęka była opuszczona niziutko. Podchodził już nogami, gdzie w Łomiankach zostawiał nogi. Cały czas pracowaliśmy nad tymi właśnie elementami, które źle mu wychodziły, a mianowicie właśnie te takie chaotyczne ataki, gdzie zostawiał nogi, leciał z brodą wysoko. I w Łomiankach jakoś te emocje, prawda, poniosły go, wzięły górę, no i niestety nasz trening legł w gruzach. A tutaj spokojnie, mieliśmy dużo więcej czasu na rozgrzewkę. W ogóle no, nie można porównać tych dwóch występów, bo całe przygotowanie, byliśmy tutaj już dużo, dużo wcześniej, nie było nerwów. Trzeba byłoby być w szatni, trzeba było być przed galą, żeby wiedzieć, co tam się działo, prawda, w Łomiankach. I wszyscy by zrozumieli, że naprawdę Ismail mógł być troszkę rozkojarzony w tamtym pojedynku. A podsumowując ten cały tydzień, pojedynek w zeszłą niedzielę, dzisiaj, a w sobotę, to Ismail jak na tak młodego zawodnika chyba dobrze poradził sobie z tym trudnym testem. No tak, no, znaczy wyszedł, realizował plan, spokojnie przede wszystkim boksował, nie podpalał się. Nawet kiedy był trafiony, nie było tego, co w poprzedniej walce, że musiał od razu oddać nie dwoma, trzema ciosami, a kilkunastoma ciosami, tylko spokojnie, prawda, podchodził. Lewym prostym, tak jak mówiłem, że lewy prosty, kiedy krzyczę lewy prosty, to nie znaczy, że ma trafiać na lewy prosty, tylko ma go wyprowadzać po to, żeby sobie ustawić przeciwnika, przygotować sobie akcję, pod akcję. No i tutaj to realizował, a w poprzedniej walce niestety chyba bardziej chciał, prawda, wygrać przed czasem, chciał, prawda, nawet zniszczyć, zdemolować swojego przeciwnika i pokazać swoim, prawda, tutaj kibicom wiernym, którzy zawsze są na jego galach, że dla nich jest w stanie zrobić wszystko, prawda, a niestety tak nie można. Teraz Ismaila czeka odpoczynek i prawdopodobnie występ dopiero w Wieliszce. Zgadza się. Teraz chcemy, żeby w ogóle Ismail sobie trochę odpoczął od boksu. Pobiegamy, może basen. Na pewno pobiegamy. Ismail lubi biegać, lubi, prawda, teren i na pewno będzie biegał. Po tygodniu wrócimy sobie na salę. Jest Paweł Gorzewski, który się przygotowuje do Wieliszki. Znakomicie, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, bo mam nadzieję, że będziemy mogli razem trenować, a z Pawłem już rozmawiałem i z trenerem Kosudowskim i będziemy mogli, także na pewno jakiś sparring, jakieś zadaniówki będziemy mogli robić razem, co na pewno no, zaowocuje. Paweł jest bardzo doświadczonym zawodnikiem.